Słuchasz podcastu Jest Zielono, pierwszej polskiej audycji o ekologii, życiu zero waste, ograniczeniu konsumpcji i zielonym stylu życia. Zaprasza Agnieszka Zdunek. Nie mają szefów ani prezesów. Zysk nie jest dla nich istotny. Tak działają polskie kooperatywy spożywcze. W zamian za poświęcony im czas oferują zdrową żywność oraz poczucie wspólnoty. Z Łukaszem Nowakiem z Poznańskiej Kooperatywy Spożywczej rozmawiam o idei kooperatyw, biocertyfikatach, a raczej ich braku, suwerenności żywnościowej, zaletach i wadach bycia członkiem kooperatywy i o tym, dlaczego organiczne jedzenie wcale nie musi być drogie. Zapraszam. Cześć Łukasz, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Jest Zielono. Bardzo się cieszę, że akurat Ty jesteś moim pierwszym gościem, bo działasz w kooperatywie spożywczej, tak? Jak najbardziej. Tak. Cześć Agnieszko. Cześć Łukasz. To przedstaw się nam wszystkim i powiedz, czym się zajmujesz w kooperatywie, a czym się zajmujesz tak naprawdę poza kooperatywą, bo to jest takie bardzo ciekawe. Nazywam się Łukasz Nowak i przystąpiłem do kooperatywy już prawie 5 lat temu. Na samym początku zajmowałem się odbiorem warzyw, zamawianiem tych warzyw, próbą zrozumienia, jak to działa i dlaczego ta społeczność jakby wydała mi się od samego początku bardzo cenna. Natomiast w swoim życiu zawodowym zajmuję się projektowaniem grafiki, zarówno tej drukowanej, jak i tej komputerowej, czy tam stronami internetowymi, fotografią i filmem. Okej, to jest zupełnie niezwiązane z kooperatywą, można by powiedzieć. Zupełnie, natomiast jest związane z takim moim postrzeganiem społeczeństwa, czyli tą taką, chciałbym tutaj użyć tego słowa klucza ostatnio, dobrą zmianą. To nie jest żadna dobra zmiana. Natomiast w swojej pracy również kładę nacisk na to, żebyśmy myśleli o drugim człowieku, żebyśmy nie myśleli o produkcie, o jego sprzedaży, a o tym, co ten produkt może wnieść w życie innych ludzi, tak jak choćby dobra żywność. Świetnie. Dobrze, to powiedz w takim razie, co to jest kooperatywa spożywcza? Na czym polega jej idea? Kooperatywa spożywcza jest tak naprawdę luźnym związkiem osób, które stwierdziły w pewnym momencie, że to, co mogą dostać w sklepie, nie spełnia, nazwijmy to, ich norm jakości. Mhm. I w pewnym momencie postanowiły poszukać odpowiednich dostawców po prostu na własną rękę. Ta idea się rozrasta, w związku z czym coraz większy nacisk jest kładziony na edukację, bo od pożywienia zaczynając zmieniamy coraz bardziej swoje myślenie, poszerzamy swoją wiedzę na temat ostatnio dość popularnego również hasła tak zwanej suwerenności żywnościowej. Mhm, tak. Czyli chodzi o to, żeby każdy z nas miał wybór tego, co kupuje. Niestety w sklepach wszystko jest takie bardzo homogeniczne. Jakby wszystko mamy praktycznie od dokładnie tych samych dostawców, natomiast w kooperatywie mamy ten wybór, możemy kupować coś zupełnie innego i to dodatkowo od osób, które znamy. Możemy kupować produkty, które wiemy, w jaki sposób są uprawiane. A powiedz mi, a czym się różnią kooperatywy od RWS-ów, tak? Czyli rolnictwa wspieranego lokalnie, przepraszam, rolnictwa wspólnego społecznie i też od projektu Lokalny Rolnik, który też gdzieś tam się pojawia, jeżeli się wyszukuje informacje o kooperatywach spożywczych. To może zacznę od tego lokalnego rolnika. Dla mnie Lokalny Rolnik jest takim pierwszym krokiem w kierunku głębszego myślenia o swojej żywności. Jest to tak naprawdę prywatna firma, to jest normalny biznes. Natomiast ludzie, którzy tam przystępują, rzeczywiście zaczynają się szerzej interesować tym, skąd co pochodzi. Jest to duża możliwość bezpośrednio, żeby poznać dostawców. Mhm. Taki pierwszy krok w tą, powiedzmy, odpowiednią stronę. Dla mnie kolejnym krokiem jest zdecydowanie kooperatywa, w której wszystko już jakby toczy się bardziej społecznie, bardziej na zasadzie oddolnej inicjatywy. Nieformalnej. Mhm. Natomiast takim ostatnim krokiem jest bezpośrednia zażyłość z producentem. I to jest to właśnie rolnictwo wspierane społecznie, bo tam płacimy za rok z góry danemu rolnikowi. On może za te pieniądze
usprawnić swoje gospodarstwo, zasiać różnego rodzaju rośliny. Ma to bezpieczeństwo, że nawet jeżeli sezon będzie no, nieciekawy, to i tak uda mu się przeżyć ten kolejny sezon. Natomiast my co tydzień dostajemy od niego paczkę z tym, co akurat występuje. I to może być na przykład paczka, koleżanka tak miała, że przez, no żeby nie skłamać, ale bodajże przez 5 tygodni dostawała po 3 kilogramy cukinii. I tak jak przez pierwsze 2 tygodnie to jeszcze było ok, to zjedli, przez kolejne 2 tygodnie robiła różnego rodzaju przetwory, no tak przez kolejne to już rozdawała po sąsiadach, już nie mogła na to patrzeć. Natomiast na tym to tak naprawdę polega. Jasne, jasne. Czyli taki abonament płacisz, tak? We WS-ach. Tak. Okej, okay, tak. Jasne, jasne. A kooperatywa jak działa? Kooperatywa działa w ten sposób, że oczywiście może, mogą się różnić one pomiędzy sobą. Porozmawiajmy o tej poznańskiej mamy wiele. Natomiast nasza kooperatywa działa w ten sposób, że jestem w stanie przewidzieć, jakie będę miał moje potrzeby żywnościowe na przestrzeni jednego tygodnia. W związku z czym zamawiam w internecie określone produkty. Dostawca ma wgląd w to zamówienie i je po prostu przywozi w określonym momencie. U nas działa to w ten sposób, że w czwartek, piątek jest wysyłana do ludzi tabelka, w której można zamawiać właśnie określone produkty. W chwili obecnej jest to bodajże już chyba 400 różnych pozycji. Możemy zamawiać do niedzieli, natomiast od poniedziałku tabelka jest blokowana i mają do niej dostęp dostawcy, którzy we wtorek o godzinie 16:30 do 17:00 mają obowiązek przyjechać w jedno miejsce i te towary złożyć, żebyśmy my mogli chwilę potem je odebrać. Okej, dobrze. W takich organizacyjnych rzeczach to za chwileczkę sobie porozmawiamy. A powiedz mi, od kiedy działa ta Poznańska Kooperatywa Spożywcza? Poznańska Kooperatywa Spożywcza działa już w tej chwili prawie od 6 lat, bo została założona z początkiem, wydaje mi się, kwietnia 2012 roku. Przez takie grono założycielskie, tam było chyba 15 osób, ja nie należałem do tego. Gdzieś tam się skrzyknęli w głośnej. W międzyczasie słyszałem, że pojechali też do Warszawy, żeby zobaczyć, bo wtedy już istniała kooperatywa warszawska, tak, żeby zobaczyć, jak to tam działa. Tam między innymi zaczerpnęli języka od Wojtka Majora, właśnie tam intensywnie działającego. No i jakby tutaj dalej to się potoczyło. Okay. A kiedy ty przystąpiłeś do kooperatywy? Tak, z tego co pamiętam, to chyba z pół roku później. Aha. Pół roku, 8 miesięcy później, tak mi się wydaje. Okay. I teraz masz jakąś funkcję, jesteś szefem, prezesem, jak to działa? Bo jesteś najbardziej aktywnym członkiem. To było tak, że tak jak ja pamiętam, ta kooperatywa tak działała z tygodnia na tydzień, natomiast nie było tam takiego kopu rozwojowego. Jakby działo się dość stosunkowo niewiele. Natomiast ta cała idea jest mi na tyle bliska, że wydało mi się, że to jest doskonały przyczynek do tego, żeby mieć bezpośredni wpływ jakby na tą taką zmianę społecznego myślenia. Na umożliwienie większej ilości ludzi dostępu do dobrej żywności, bo ta dobra żywność jest tym, co potem nas buduje. Jeżeli bierzemy, jakby jemy na co dzień chemię, no to potem musimy jakby pracować nad tym swoim zdrowiem. Natomiast jeżeli ta żywność jest okej, no to wspaniale, no to możemy jakby poświęcić swoją uwagę na zupełnie inne tematy. W związku z czym tak nazwijmy to z miesiąca na miesiąc czy z roku na rok coraz głębiej jakby wchodziłem w tą całą strukturę i coraz intensywniej zależało mi na tym, żeby jak najwięcej osób jakby mogło z tego korzystać. Natomiast to doprowadziło do tego, że rzeczywiście w pewnym momencie można było powiedzieć, że byłem takim liderem tej kooperatywy. No ale opamiętałem się w pewnym momencie, bo jednak prowadzenie tego typu inicjatywy jest bardzo energo i czasochłonne, co jest jasne. Natomiast w tego typu inicjatywach zupełnie nie o to chodzi. I jakby gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mi pikało, że chodzi o to, żeby to była wspólna inicjatywa wszystkich ludzi, żeby to wiele osób czuło tą odpowiedzialność, żeby można było tutaj mówić o socjokracji czy holokracji, a nie tak naprawdę o jednej osobie, która czymś zarządza. Jasne. Dlatego w tej chwili odbywa się taka zmiana, że stworzyliśmy grupy zadaniowe, które są cyklicznie się zmieniają i zajmują się różnymi tematami. I jakby myślę, że to jest krok w bardzo dobrą stronę. Ale jest taka tam grupa osób, które najbardziej aktywnie działają, które są jakby takim trzonem, czy po prostu to jest takie płynne, fluktuacyjne? Struktura jest rozmyta, bo każdy tak naprawdę, który chce się włączyć, jakby ma ku temu wielkie możliwości. Teraz z biegiem czasu, jak jest nas już prawie 350 osób, z czego oczywiście zaangażowanych jest znacznie, znacznie mniej, można powiedzieć, że regularne zakupy robi między 80 a 100 osób w skali roku. Tygodniowo.
Mówimy tygodniowo, Tygodniowo, ale tygodniowo pojawia się powiedzmy 60-70 osób, tak? Czyli wiadomo, że ktoś robi zakupy na przykład raz na 2 tygodnie, ktoś gdzieś tam wyjedzie i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Tak z tego grona osób, powiedzmy, że między 20 a 30 osób jest zaangażowanych w miarę regularnie. Okej, okay. A co to znaczy zaangażowanych w miarę regularnie? Co oni robią, czy co trzeba robić, żeby zyskać takie miano? Jasne. To znaczy, że włączają się bezpośrednio we wszelkie zadania, które są w danym momencie postawione. I to mogą być jakieś zadania związane właśnie z edukacją, z organizacją różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. To mogą być kwestie związane z przyjmowaniem nowych członków. To mogą być kwestie związane z informatyzacją całego procesu, z częścią dziennikarską, czyli stroną internetową między innymi, a przede wszystkim z samym procesem zakupowym, czyli koordynowaniem cotygodniowych sesji zakupowych. Jakie są takie korzyści, gdybyś mógł takie 3 korzyści wymienić z bycia członkiem kooperatywy? Tak? Dla tych kupujących i dla dostawców. Wydaje mi się, że pierwszym co to jest oczywiście ta żywność. Mhm. To jest żywność tak zwana, nazwałbym ją żywnością organiczną, bo nie zwracamy uwagi na certyfikaty. Zdecydowanie ważniejszą jest kwestia zaufania do drugiego człowieka. I to jest ten drugi plus. To jest dostęp do społeczności, która jest oparta na zaufaniu, która zna siebie, wie, czego może od siebie wymagać. Bo jeżeli ja jestem jakimś tam człowiekiem, na którym na czymś zależy, to wiem, że w kooperatywie znajdę inne osoby bardzo, bardzo, w cudzysłowie, do mnie podobne. A jednocześnie wielokrotnie różne, no bo nie da się ukryć, że te światopoglądy w chwili obecnej są bardzo, bardzo przeróżne. Jakby bardzo ciekawie jest poznać kolejne osoby właśnie tak, w naszej kooperatywie. To potwierdzam. Dobrze. Jest to taki zbiór całkowitych indywidualności. Jaki mógłby być ten trzeci, to nie wiem. Jakby o czym trzecim? Jakby mamy żywność, mamy społeczeństwo i jeszcze, nie wiem, wspólne spędzanie czasu to też społeczność. To na pewno. A dla dostawców? Wymieniłeś dla członków, tak? Tak. Znaczy ja uważam, że każdy dostawca powinien być członkiem kooperatywy również. Uważam, że dostawca, jeżeli nie włączy się w tego ducha kooperatywy, to będzie ją traktował jako w pewnym sensie rynek zbytu. Natomiast chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, żeby on był tą twarzą swojego produktu, żeby osoby, które zwracają się do niego z jakimiś uwagami, żeby on ich wysłuchał i jakby czuł się odpowiedzialny za całą społeczność, a nie tylko za tą sprzedaż. Dlatego wydaje mi się, że dla dostawcy to może być o tyle dobre, że dostaje tutaj bardzo fajną, inspirującą informację zwrotną na temat jego produktu, który może ulepszać. Tak. To prawda. Myślę, to że prawda. To może być bardzo ważne. Okay. A tutaj cały czas mówisz o żywności, tak? W nazwie też macie Poznańska Kooperatywa Spożywcza. I to oznacza, że, znaczy ja wiem, ale powiedz tutaj słuchaczom, czy macie tylko i wyłącznie żywność, czy jeszcze też inne rzeczy, które można u was kupić? Na ten moment zdecydowanie mamy tylko żywność. Natomiast tak jak rozmawiałem z gronem tych osób zaangażowanych, oczywiście to jest tylko i wyłącznie przyczynek do tego, żeby zmieniać więcej. I tak nasza strona internetowa to już jest tylko Poznańska Kooperatywa. Aha, ponieważ okay. Z założenia jakby ta działalność będzie się po prostu coraz bardziej poszerzać. Nie? Zaczęliśmy od żywności, idziemy w stronę edukacji i zobaczymy, dokąd zajdziemy. Świetnie, okej. Okay. A macie jakieś takie ograniczenia produktowe, że wiecie, czego na pewno nigdy nie będziecie sprzedawać? Że przyjdzie do was dostawca i powiem, ja mam świetny produkt, na pewno członkowie kooperatywy będą nim zainteresowani, a wy powiecie nie. Na ten moment pierwszym krokiem w tą stronę takich ograniczeń jest to, że nie mamy jak części produktów w ogóle przechowywać. Aha. Czyli jakby nie mamy magazynu, nie mamy lodówki i jakby to jest dość skomplikowane w tej chwili problem. Czyli mięso poszukamy. Odpada. No więc właśnie, jakby od samego początku uznaliśmy, że to będzie kooperatywa wegetariańska. Okay. W związku z czym mięsa nie prowadzimy w ogóle. Wiem, że kilka osób wymienia się informacjami na temat tego, gdzie można dobre mięso dostać, bo to oczywiście też jest bardzo ważne, natomiast doszliśmy do wniosku, że w ogóle nie chcemy tego prowadzić, nie chcemy tego w naszej kooperatywie. Kolejnym takim zakresem jest prowadzenie działalności właśnie zgodnej z taką odpowiedzialnością i z duchem człowieczeństwa, tak? W związku z czym wszelkie firmy typu MLM-y, jakieś multilevel marketing tak. I tak dalej, nie mają tak naprawdę tutaj u nas wstępu, ponieważ to zawsze będzie się opierało na tym, że ktoś kogoś musi tutaj, w cudzysłowie oczywiście, wykorzystać, ktoś musi włożyć więcej energii, żeby ktoś inny mógł coś sprzedać.
jakby jest to całkowicie niezgodne z ideą kooperatywy. No jasne, rozumiem. A czy wy, bo rozumiem, że dostawcy w jakiś sposób zarabiają na swoich produktach, chociażby po to, żeby jakby pokryć koszty wyprodukowania, ale czy wy jako kooperatywa, poznańska kooperatywa zarabiacie na tych produktach, na sprzedaży, narzucacie jakąś marżę? Jak to jako działa? Poznańska kooperatywa mamy coś takiego jak fundusz gromadzki. Umówiliśmy się, że będziemy pobierać niewielki procent od wszystkich transakcji, jakie są zawierane, żeby nam starczyło na przykład na czynsz, na zakup właśnie lodówki, to też udało się ostatnio kupić i tak dalej, i tak dalej. Także musimy mieć jakąś tam, nazwijmy to, masę obrotową, żeby po prostu jakby iść do przodu i dalej się rozwijać. Są oczywiście również u nas takie funkcje, które no, są opłacane. To jest ta funkcja koordynatora cotygodniowego. Trudno to nazwać zarobkiem. Zdecydowanie wolę to określać jako pewien ekwiwalent włożonego czasu, włożonej pracy, bo są to osoby, dzięki którym w ogóle odbywają się takie sesje zakupowe. Jest to osoba, która musi poświęcić około 10-12 godzin tygodniowo, żeby całość przygotować, a dodatkowo no, ponosi ogromną odpowiedzialność finansową za cały, w cudzysłowie, portfel i zadowolenie dostawców. W związku z czym jakby umówiliśmy się, że będzie ona pobierała ekwiwalent w postaci warzyw, czyli jakby robi jakieś tam swoje zakupy i te zakupy w dużej mierze są pokrywane z tego naddatku wypracowywanego w danym tygodniu. No, świetnie. A wy jesteście jakimś podmiotem formalnym? Działacie w ramach stowarzyszenia, fundacji? Jak to wygląda? Na bazie naszych doświadczeń na ten moment uznaliśmy, że nie jesteśmy gotowi do nałożenia jakiejś struktury. Nasze wewnętrzne struktury są w tej chwili jeszcze na tyle płynne, na tyle nieukonstytuowane, że przejście w jakąkolwiek formę prawną nałożyłoby nam takie, nazwijmy to, klapki na myślenie i mogłoby spowodować problemy w takim naturalnym rozwoju, rozwoju tej inicjatywy. Także nie mówimy nie, natomiast na ten moment nie wydało nam się to do niczego potrzebne. Być może w przyszłości, na przykład jeżeli będziemy chcieli rzeczywiście prowadzić sklep, na przykład przy kooperatywie zostanie założona spółdzielnia, która tylko tym sklepem będzie się zajmowała. Natomiast wydaje mi się, że ważne jest, żeby sama kooperatywa była dalej taką luźną organizacją. A gdzie jest wasza siedziba? Bo jeżeli mówisz, że jesteście tacy rozproszeni, to gdzie jest wasza siedziba? W obecnej nasza siedziba mieści się tam, gdzie cotygodniowo odbywają się zakupy, czyli w domu tramwajarza. Aha. To jest Poznań, tak? Przypominam. Tak, w Poznaniu na ulicy Słowackiego 21. Natomiast tam zbliża się remont i zobaczymy, gdzie teraz będziemy, wywądrujemy dalej. Jasne. I tam byliście... jeszcze nie została podjęta. Okej, okay. I tam byliście od samego początku? Wcześniej byliśmy na ulicy Libelta 22 w Lepszym Świecie, w Stowarzyszeniu Lepszy Świat. Stowarzyszenie tam wynajmowało po prostu przestrzeń i nam jej użyczało. Okej, okay. Czyli tak wędrujecie, tak? Gdzie? Tak, na ten moment nie mamy jakiegoś takiego stałego miejsca, w którym moglibyśmy zagrzać, że tak powiem, na dłużej czas. Natomiast toczymy rozmowy, żebyśmy mieli jakiś barak. I w tym momencie taki barak byłby, ale barak byłby taki nasz na własność. W końcu byłoby to takie miejsce, w którym rzeczywiście moglibyśmy spotykać się regularniej. Można by w innych momentach odbierać te zakupy, a nie tylko we wtorki i tak dalej, i tak dalej. Także byłoby to spore ułatwienie. Jasne, jasne. Na ten moment nie myśleliśmy o tym, żeby wynająć na stałe po prostu jakiejś konkretnej przestrzeni, bo to wiązałoby się właśnie z pełną legalizacją, księgowością i całą resztą. I z ograniczeniami pewnie dużymi też. Z całą pewnością, na pewno, tak. Na pewno, okej. Okay. I rozumiem, że wy jesteście jedyną kooperatywą, która działa w Poznaniu? Na ten moment w Poznaniu jesteśmy jedyną kooperatywą. Z tego oczywiście, co ja wiem, bo to jest tak, że kooperatywy często tak się zakładają, potem upadają. Jesteśmy na tyle długo działającą, że jak najbardziej w Poznaniu nie było podobnej inicjatywy. Natomiast wiem, że w Luboniu też były próby założenia czegoś takiego. W Luboniu zresztą wydaje mi się, że nadal działa, czy też próbuje działać. Natomiast tam to też działa na nieco innych zasadach, bo z tego, co mi wiadomo, to tam było to zakładane przy jakby sklepie ekologicznym. Aha, rozumiem. A nie w taki, na takich zasadach, jak my to. Czyli mamy Poznań, chyba Luboń tak. I gdzieś jeszcze w Wielkopolsce? Czy jak to wygląda? Były próby zakładania w Pile, ktoś z Obornik też próbował, ale jakoś na ten moment nic specjalnego się w temacie nie dzieje. Czyli tak, wysyłacie tabelkę w czwartki, tak? Tak, do ludzi. Zakupową do ludzi. Tak. W niedzielę zamykacie tabelkę, tak. W poniedziałek dostawcy mają czas na przygotowanie się, tak. I we wtorek się spotykacie i odbieracie. Dokładnie tak. Świetnie, okej, dobrze. Płacimy z góry dostawcom. Bo jeszcze jakby to sobie wyjaśnimy, że wszystko u nas jest gotówkowe, nie ma żadnych tam przelewów.
Dostawca otrzymuje pieniądze z góry, czyli przyjeżdża o godzinie 16:30 i otrzymuje po prostu pieniądze za swoje produkty, natomiast osoby, które potem przychodzą, uzupełniają ten dług, który wcześniej się wytworzył. To nie jest tak, że my na przykład od ludzi pobieramy wcześniej te pieniądze i tak dalej, i tak dalej. W I ogóle dopiero jakby nie ma wtedy takiej możliwości. płacić. Tak, Rozumiem, tak. rozumiem. Okej. Już powiedziałeś wcześniej, że jest około 250, tak? 350. 350 350. rodzin, nazwijmy to. No, A, rodzin, coś takiego. No to już tak, bo jest znaczne. jakby nie liczymy członków, że jakby jedna osoba, która przychodzi się zapisać, no to często to jest na przykład Cała rodzina. matka No tak. właśnie. Tak. No tak, okej. A jak się można zapisać? Jak można być członkiem takiej kooperatywy? W chwili obecnej mamy grupę komunikacyjną, która się tym właśnie zajmuje. Okej. I Ania cyklicznie organizuje spotkania dla nowych członków. Wystarczy napisać na adres nowi.kop@gmail.com i Ania poinformuje o tym, kiedy będzie kolejne spotkanie. Taka informacja również jest na stronie internetowej poznańskakooperatywa.pl oraz na naszej stronie na Facebooku. I trzeba coś zapłacić na początku, żeby wstąpić do kooperatywy? Jest ta opłata właśnie na fundusz gromadzki. Ona wynosi 50 zł i jest zwracana przez rok. Czyli jeżeli nam się kooperatywa nie spodoba, to te pieniądze są oczywiście zwracane. Natomiast jeżeli przez rok uznajemy, że jakby, że korzystamy z tej kooperatywy, jesteśmy z tego zadowoleni, no to ona jakby przechodzi na stałe na nasz fundusz gromadzki. To jest ważna rzecz o tyle, że z tego właśnie jest płacone tym dostawcom z góry, tak? To jest ten taki bufor Jasne. Bezpieczeństwa. Jasne, okej. A kim są członkowie kooperatywy? Robicie jakieś takie badania, sprawdzacie jakiś przekrój wiekowy, wiesz, wykształcenie? Badań żadnych nie prowadzimy. Jakby uznajemy, że im mniej informacji będzie dostępnych, tym lepiej. W związku z czym podajemy tylko swoje adresy mailowe, żeby dostawać newsletter z tabelką, zakupu. Tak? Oraz telefon, bo zdarza się, że ktoś zapomni o zakupach i wtedy trzeba po prostu go odrobinę ponaglić. Wszystkie inne informacje, jakie chcemy zostawić, na przykład to, czym się zajmujemy, są to informacje dodatkowe i mają one raczej na celu budowanie społeczności takiej, tych powiązań pomiędzy nami. Że ja na przykład jestem właśnie grafikiem i mogę zaoferować nam jakieś usługi. Natomiast to na ten moment jest odrobinę w powijakach. Jakby nie udaje się tutaj jeszcze stworzyć tej jawnej społeczności, w której wiele osób znałoby się pomiędzy sobą. Ale takie próby są. Wiele różnych kolejnych spotkań się odbywa. W tej chwili, żeby wymienić dwie, to są właśnie Zielone Miasto i Kolektywy Mieszkaniowe. I uważam, że to są najlepsze formy poznawania się pomiędzy sobą. Czyli możemy działać po prostu razem w określonym kierunku i poznawać się lepiej. Czyli nie tylko żywność, ale też taki networking. Tak. Skąd wiecie, jak się ludzie dowiadują o kooperatywie? Wiesz, to takie marketingowe podejście, że jak wiem, skąd się ludzie dowiadują, Jasne. To będę używał tych kanałów. Jasne. Jako, że ja jakby zajmuję się marketingiem, tak. A jednocześnie jakby w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że na przykład wizytówki to jest przyżytek i tak. już nie ma sensu z tego korzystać, tak. tylko ważniejszy jest zdecydowanie kontakt bezpośredni, czyli ja się z tobą umawiam, bo na coś już konkretnego, a nie, że rozdaję komuś tam wizytówki, bo to ostatecznie i tak nikt z tego nie korzysta, jest to strata papieru. Tak również w przypadku kooperatywy wydaje mi się, że najważniejszą kwestią jest ten tak zwany marketing szeptany. Tak? Także tego marketingu nie da się zbadać, bo to zawsze będzie znajomy od znajomego i od znajomego. Oczywiście mamy tą stronę na Facebooku, natomiast jakby zwrot z Facebooka jest praktycznie zerowy, bo jakby ludzie przez Facebooka czy przez stronę internetową nie są w stanie dowiedzieć się, w cudzysłowie oczywiście, czym jest ten duch tej kooperatywy, o co w tym tak naprawdę chodzi, poczuć tą organizację, a nie tylko jakby lewopółkulowo przeczytać suche informacje, bo to jeszcze, wydaje mi się, że to jeszcze nikogo do tego nie przekonało. Zdarzają się takie osoby, które przychodzą do nas i mówią, że oni tutaj przyszli po to, żeby zamawiać zakupy, no ale tydzień, dwa tygodnie później już zostali, no bo wspaniali ludzie, bo zupełnie inna atmosfera, bo tutaj po prostu chce się przychodzić i chce się poznawać ludzi, a jakby te zakupy bardzo szybko schodzą na dalszy plan. No, świetnie. To opowiedz tak kilka zdań, jakby kim są ci ludzie, tak? Bo już mówisz, że są fajni, że są sympatyczni, że wiesz, nawiązują się znajomości, przyjaźnie, ale tak wiesz, taki przekrój, tak? Nie wiem, ja bym powiedział, że z obserwacji tak twoich. Od strony jakby znowu tej, nazwijmy to marketingowej, w pewnym momencie przeprowadzałem prezentację dla prezesów różnych firm i właśnie jakby zastanawiałem się, jak to nas określić i określiłem to najtrudniejszym konsumentem, czyli świadomym konsumentem. Bo każda osoba, która tutaj przychodzi do kooperatywy, ma zawsze setki i tysiące pytań i jakby każdy w kooperatywie jest już w tej chwili, no w cudzysłowie oczywiście, ale na tyle wyedukowany, że jest w stanie na te pytania odpowiedzieć.
A co więcej, zawsze można jechać do dostawcy i dowiedzieć się bezpośrednio, jak to wygląda. Mhm. Myślę, że w kooperatywie mamy do czynienia przede wszystkim z osobami, które mają ten, nazwijmy to, mają wysoką świadomość związaną ze swoim takim codziennym życiem, ze swoimi potrzebami, mają to już bardzo ukonkretnione. Mhm. Nawet jeżeli to są studenci, to szukają bardzo określonych rzeczy. Jeżeli to są rodzice, to często się zdarza, że to na przykład dzieci są uczulone i ten produkt, który do nich dociera, musi być bardzo określonej jakości, no bo po prostu inaczej nie jest dostępny. Jeżeli to są osoby starsze, to bardzo często chcą się po prostu dzielić tym, co już mają, co mogą wyprodukować z innymi, jakby zależy im znowu na relacjach. Także przekrój jest szeroki, natomiast wydaje mi się, że to, co nas wszystkich łączy, to jest właśnie ta relacja z drugim człowiekiem. Mhm. I z dostawcą, i z innym członkiem kooperatywy, bo te granice po prostu w pewnym momencie zaczynają się zacierać. Jasne, jasne. Czyli taka chęć i potrzeba szczerej, opartej na zaufaniu relacji. To faktycznie jesteście bardzo trudną grupą, takim wiesz, targetem dla firm, które chciałyby wam sprzedać jakiś produkt. Tak? Myślę, że tak. Jasne. Myślę, że każda osoba, która tutaj jakby zbada daną firmę od A do Z. Można się wypisać z kooperatywy tak formalnie, czy po prostu przestaje się przychodzić? Jak to wygląda? No lepiej jest napisać, bo w tym momencie przestaje się dostawać spam, nie? Bo jeżeli nie jestem zainteresowany kooperatywą, no to nie chcę dostawać tej tabelki zakupowej. No i w tym momencie wszystkie nasze dane są usuwane po prostu z, no w cudzysłowie, z internetu, bo wszystkie informacje przechowujemy na Google Dysku, tak? Wszystko Jasne. Jest dostępne dla osób, które tym zarządzają. Okej. A wy macie możliwość usunięcia kogoś? Czy zdarzyło się wam taka sytuacja, że usunęliście kogoś z kooperatywy? Bo zdarzają się sytuacje trudne. Tak? Opowiedz. Tak. Najprostszym z tego typu przykładów, i miało to miejsce już w tej chwili chyba dwukrotnie, była taka sytuacja, w której dany człowiek zamówił zakupy i nie przyszedł ich odebrać. I w tym momencie jakby pojawia się problem, co z tym fantem zrobić. Jasne. Jeżeli to się dzieje jednokrotnie, to oczywiście można te zakupy rozdysponować. Jeżeli coś się zmarnuje, to poprosić, żeby zapłacił następnym razem za te zakupy. I takie sytuacje oczywiście się zdarzają. Natomiast jeżeli taki człowiek zrobi to dwa razy pod rząd, no to następuje natychmiastowe usunięcie takiego członka, ponieważ on po prostu nie jest odpowiedzialny za to, co robi. Jasne. Nie umie się jakby z innymi umówić. No, także jest to bardzo, bardzo konkretne ograniczenie. Czyli wtedy po prostu nie pasuje profilowo do was, tak? Nie ponosi odpowiedzialności za przyłączenie się do jakiejś grupy, no bo jesteśmy jakąś tam grupą osób i ponosimy pewne właśnie jakąś tam odpowiedzialność. No niesie to się za tym jakaś odpowiedzialność. Jasne. I to były dwie osoby w ciągu 6 lat? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że nie mieliśmy większej ilości tego typu przypadków. Zdarzyła się też taka osoba, która chciała koniecznie coś tutaj sprzedawać, żeby kooperatywa jakby bezpośrednio od niej coś kupowała i powiem przechowywała i tak dalej. No ale to jakby ona też się wykruszyła dość szybko sama. Wydaje mi się, że kooperatywa od samego początku była prowadzona na takiej dość może śmiesznej zasadzie, którą wprowadziłem w pewnym momencie w jednej prezentacji, że jak przyjmujemy nowego członka, to mamy spojrzeć mu głęboko w oczy i sprawdzić, czy mu dobrze z nich patrzy. Okej. No i jakby tylko tacy tutaj się zaczęli pojawiać po prostu. Bo jeżeli jakiś człowiek jakby no, chciałby tą kooperatywę do czegoś tam wykorzystać, no to nie znajdzie po prostu tutaj dla siebie miejsca. Tak? Nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, ale ta energia kooperatywy go po prostu jakby nie zechce, go wypchnie. A powiedz mi, skąd macie dostawców? Bo już powiedziałeś, że jakby nie wymagacie certyfikatów organiczności, tak, bio i tak dalej od dostawców, tak. Ale kim są wasi dostawcy? Podstawowym gospodarstwem, z jakiego korzystamy w tygodniowych zakupach, jest gospodarstwo Kasi Ściany, Kasi Zbigniewa Ściany z Marszewa. I oni należą do fundacji, chyba wydaje mi się, że to jest fundacji Barka, czyli pomagają osobom z tak zwanego wykluczenia społecznego. I oni są z nami od samego początku. Sytuacja jest taka, że oni są zmuszeni do prowadzenia swojego gospodarstwa w sposób całkowicie spełniający normy certyfikatów ekologicznych, natomiast nie posiadają tego certyfikatu, no bo nie jest im do niczego potrzebny. Drugim takim gospodarstwem, z którymi nawiązaliśmy od samego początku również współpracę, jest gospodarstwo Chudobczyce, dokładnie na takich samych zasadach jak Marszewo prowadzące ogród ekologiczny. Natomiast z nimi ta relacja jakby się nie do końca poukładała, bo Kasia niby była pierwsza,
i te marchewki, które kupujemy od Kasi, nie będziemy kupować z hodowczyc. No tak. A znowu, z tego co wiem, to jeżeli gospodarstwo jakieś no, uprawia w ten sposób swoje warzywa czy owoce, no to może żądać po prostu wyższych cen. I w Poznaniu jest bardzo wielu konsumentów, którzy są zdolni zapłacić na przykład za szczypiorek nie 2 zł, tylko 8 zł na sobotnich rynkach. W kooperatywie jest to całkowicie jakby nie do pomyślenia wręcz, no bo to jest cena całkowicie przesadzona. No tak, ten rynek bio jest strasznie zepsuty teraz. Tak, ja się zgadzam oczywiście z takim twierdzeniem, że cena ekologicznej żywności powinna być około 30% droższa. Jakby to wynika też z doświadczeń rolników, którzy sadząc określone na przykład marchewkę, która jest już wcześniej wyselekcjonowana i pryskając to wszystko dalej jakimiś roundupami czy innymi, mają bardzo duży zwrot z pola. To jest rzędu 95% nawet, gdzie przy ekologicznej marchewce ona zawsze będzie brzydka, pokrzywiona, zjedzona przez robaki, bo smaczna i ten zwrot będzie się wahał między 40% a 50% z pola. Także tutaj ta różnica jest ogromna. I tego typu dostawcy jakby się u nas pojawiają, tego typu również osób poszukujemy. Preferujemy, żeby to był kontakt bezpośredni, czyli żeby ten dostawca jakby się u nas pojawiał. Nie zawsze to się udaje, bo mamy na przykład u siebie daktyle, czyli w tej chwili też sprowadzamy, no nie dalej jak jutro będzie dostawa z Sycylii różnego rodzaju cytrusów. Także oczywiście powstają pewne odstępstwa. Natomiast zawsze zwracamy uwagę na to, jeżeli nie znamy tego człowieka, to czy rzeczywiście ma te wszystkie certyfikaty, czy to jest fair trade, z szacunkiem dla człowieka się ta produkcja odbywa. A jeżeli możemy go poznać, to czy jest no, takim człowiekiem, który kocha to, co robi. Jasne, jasne. Ale co, ale przyjmujecie tak dostawców na piękne oczy, czy wiesz, jakoś ich sprawdzacie, kontrolujecie, jeździcie do tych gospodarstw? Podstawową taką zasadą, że jak przystępujesz do naszej kooperatywy jako dostawca, jest cały zestaw różnych kwestii, które musisz spełnić. Między innymi nie używać białego cukru rafinowanego. Czy prowadzić niewielkie hodowle zwierzęce, na przykład dla jajek, no to jest jakaś tam maksymalna ilość tych 200 kur, gdzie one rzeczywiście nie będą sobie na głowę wchodziły. I jak najbardziej zgadzasz się na tak zwany, nazwijmy to pięknie, audyt. Czyli w każdym momencie ktoś może po prostu z kooperatywy do ciebie przyjechać. No bo to są, mówimy znowu o świadomych konsumentach, którzy mają prawo wiedzieć, co kupują. Jasne. Co prawda nie jest tak w tej chwili, że rzeczywiście ktoś do nas przychodzi i my natychmiast od razu tam jedziemy, sprawdzamy, przeprowadzamy taką kooperatywną certyfikację, ale bardzo szybko dostawcy się po prostu wykruszają, tacy, którzy tych norm nie spełniają. To już powiedziałeś odnośnie cen, że w kooperatywie jest taniej. Tak, niż w sklepach ekologicznych jak najbardziej jest taniej. Ceny są natomiast porównywalne, czy też no czasem trochę droższe niż to, co możemy dostać w takich dużych supermarketach. Ale tutaj tak naprawdę nie chodzi o cenę, prawda? Zdecydowanie. Chodzi o zawartość danego warzywa w warzywie zamiast chemii i metali ciężkich. Jasne. A w ramach kooperatywy stosujecie zasadę zero waste, czyli zero śmieci? Jak najbardziej staramy się to spełniać. Nie zawsze jest to proste, ale no, staramy się iść w tym kierunku. Jakby Kasia Wągrowska, która jest również członkiem naszej kooperatywy. Pozdrawiamy Kasię. Wyznaczyła nam taki kurs i chociaż mówię, nie wszystko się udaje, to jednak staramy się iść w tym kierunku. Jasne. Łukasz, to teraz w takim razie porozmawiamy o kooperatywach w Polsce, tak? Idea kooperatyw, czy to jest polski wymysł, nazwijmy to, czy to wzięło się z zagranicy? Jak spojrzymy sobie na całą historię tego typu ruchów, to można powiedzieć, że wzięły one swój początek w XVIII wieku z Wielkiej Brytanii. To tam pierwsze kooperatywy tego typu zaczęły powstawać i chodziło o to, że na przykład przy wydobyciu węgla ludzie żyli tam w bardzo kiepskich warunkach i postanowili w pewnym momencie skrzyknąć się razem i zamawiać większej ilości produktów po prostu po tańszych cenach, mając wpływ na jakość. Zresztą w Polsce w tamtym okresie czasu również powstało coś takiego jak polskie, tutaj żebym się nie pomylił, ale Stowarzyszenie Chrubieszowskie, Chłopów Chrubieszowskich, mogę się mylić. W każdym razie Stanisław, tak. W każdym razie Stanisław Staszic powołał coś takiego do istnienia i tamci ludzie jakby nie musieli płacić części czy w ogóle pańszczyzny, natomiast byli zobowiązani do tego, żeby się edukować nawzajem, żeby prowadzić dom starości i tak dalej, i tak dalej. W latach 20. mieliśmy wysyp tutaj w Polsce tego typu inicjatyw.
Wydaje mi się, że było to o tyle ciekawe, że Polacy zaczęli się łączyć nie w kontekście jakiegoś określonego wroga, tylko w kontekście budowy samego społeczeństwa obywatelskiego. I to w Polsce zdecydowanie zakwitło. To jest takie nazwisko, polecam Abramowskiego, rzeczywiście do czytania sobie, jak to tam było prowadzone w tamtych czasach. Tym bardziej, że my w naszej kooperatywie również się tym inspirowaliśmy. Wiele osób przeczytało jego pisma i chociaż te zasady działania, jakie on wtedy stosował w chwili obecnej, no nie mają większego sensu. Natomiast ta cała inspiracja, ta idea kooperatywizmu, można z tego czerpać. Jasne. Czyli kooperatywy w Polsce powstały w latach 20., tak? Tak można powiedzieć, chociaż jeszcze wcześniej mieliśmy te stowarzyszenia hrubieszowskie. Jasne. I to było bodajże 1850 rok, czyli jeszcze w tamtych wcześniej. Okolicach. Okay. Tak, tak, A tak. Potem w czasie wojny, po wojnie, w czasach komuny, jak to wyglądało? No to niestety jakby wszystko upadło i zamieniło się w spółdzielnie, a te spółdzielnie, jak każdy widzi, jak to wygląda w tej chwili, niestety to jest całkowite wypaczenie tak naprawdę kooperatywizmu. I chociaż moglibyśmy powiedzieć, że na przykład Poznańska Kooperatywa Spożywcza jest tak naprawdę poznańską spółdzielnią spożywczą, no to w chwili obecnej jest to jakby kontekst całkowicie zarezerwowany dla zupełnie innych podmiotów prawnych. Jest w tej chwili pomysł taki w Unii Europejskiej, żeby kooperatywę w ogóle zalegalizować jako pewien zupełnie inny twór. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tą całą legitymizacją. A to jest ciekawe, to jest ciekawe, to nie słyszałam o tym. Tak? Natomiast wydaje mi się, że taki nowy nurt kooperatyw, tutaj pewnie wiele osób się może ze mną nie zgodzić, natomiast ten taki nowy nurt kooperatyw zaczął powstawać już nie tylko w Polsce, bym powiedział, ale również na przykład w Stanach Zjednoczonych po kryzysie w 2008 roku. W momencie, w którym ludzie zdali sobie z tego sprawę, że cały system ekonomiczny no, nie funkcjonuje tak, jak powinien. Niektórzy w ogóle twierdzą, że system ekonomiczny jakby w tamtych latach się skończył i w tej chwili jest tak naprawdę taki nowy porządek. Tak, no taką siłą rozpędu po prostu on działa dalej, natomiast jakby przestał już funkcjonować w sposób mający jakikolwiek sens. Jasne. No i w Stanach Zjednoczonych widzieliśmy jakby bardzo silne problemy, czy to tam w Chicago na przykład i tak dalej. I zaczęły powstawać tam kooperatywy spożywcze powiązane z tym, ogrody społeczne, warzywne. No i myślę, że na tej fali również tego braku zaufania do państwa, braku zaufania do firm, braku zaufania do mediów, zaczęliśmy się po prostu znacznie silniej łączyć w oddolne inicjatywy społeczne, a że żywność jest takim podstawowym ośrodkiem, że tak powiem, do łączenia, no to tak zaczęły te Jasne. Nasze kooperatywy również Jasne, powstawać. Okej. Okay. A ile jest w Polsce teraz kooperatyw? Jak przeglądam internet, wydaje mi się, że coś pomiędzy 30 a 50. To jest sporo. Natomiast to jest kwestia tego, że kooperatywy często one powstają i upadają. I jakby ciężko jest kooperatywie przejść w taką stronę właśnie działającą w sposób regularny, bo to jest jednak duża odpowiedzialność, duże zaangażowanie. To często są właśnie zadania czysto wolontaryjne, które powiedzmy sobie szczerze wyczerpują tych ludzi po pewnym czasie. Jeżeli nie znajduje się nikt na ich miejsce, no to taka dana inicjatywa upada. Często zresztą widzimy również takie kwestie związane z pozyskiwaniem jakichś grantów czy finansów, że w momencie, kiedy się kończy jakiś grant, no to nagle jakby nie ma pomysłu na to działanie, bo przecież ona była uzależniona od tych pieniędzy. I to też upada niestety. Tak, tak, tak. Grantoza w Polsce jest straszną bolączką, to ja mogę potwierdzić. Zresztą rolnicy tak też mówią, że jakby te wszystkie dopłaty bardzo zniszczyły rynek samego rolnictwa. Nie? I wiele osób mówi, zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę należałoby to całkowicie ukrócić i wtedy jakby poukładać od nowa. No zobaczymy, już, jak będzie. Już niedługo, 2020 roku już się ukróci. Wtedy dopiero zobaczymy, jak wygląda Polska rzeczywiście. Myślę, że najciekawszymi przykładami kooperatyw w Polsce jest na przykład kooperatywa spożywcza Dobrze, która w tej chwili posiada własne dwa sklepy spożywcze. Nie? Działają na zasadzie spółdzielni. Każdy może tam przyjść, może kupić, może również zostać członkiem kooperatywy i wówczas może kupować te produkty nieco taniej. To jest kooperatywa Dobrze, która jest w Warszawie. Warszawie. I to jest ta pierwsza kooperatywa, która była w Polsce, czy? Nie. Pierwszą kooperatywą była kooperatywa warszawska. I ona istnieje dalej, natomiast z niej jakby innego rodzaju różne inicjatywy też zaczęły się wychodzą. Wydzielać.
oddzielać. Tak, jasne. Tak, jak najbardziej. Jasne, okej. Okay. Jest też kooperatywa fajna, ciekawa, Gruchowska. To jest znowu taka kooperatywa, która jest bardziej nastawiona na relacje, bo jakby oni w pewnym momencie stwierdzili, tu mogę się pomylić, ale bodajże, że 70 rodzin w takim określonym gronie to jest maksimum i oni jakby nie chcą większej ilości członków. Natomiast chcą się znać po prostu pomiędzy sobą znacznie lepiej. No mówi się, że te 120-140 osób to jest maksimum, ile my jesteśmy jakby w stanie rozpoznawać na co dzień. No i gdzieś tam ta kooperatywa jakby poszła za tym przykładem. Jasne, jasne. Ja tak patrzyłam, przygotowując się tutaj do naszego nagrania, patrzyłam na mapę kooperatyw, to widziałam, że w Warszawie praktycznie każda dzielnica ma swoją kooperatywę. I to było tak, dosyć ciekawe. Natomiast zdarzają się też na przykład takie kooperatywy, jak kooperatywa rowerowa. Wydaje mi się, nie wiem, czy nie na tej wiedziałam. Mapie też nie jest zaznaczona, ale jakby są różne rodzaje tego. Teraz coraz więcej mówimy też o tych kolektywach mieszkaniowych, co też są w sumie kooperatywy mieszkaniowe i tak dalej. Także to słowo zaczyna jakby znowu wieloznacznie się kręcić. Takie słowo wytrych, tak? Które będzie Oczywiście. Otwierać później. Tak, wszystkie. Okej, świetnie. A te kooperatywy spożywcze, czy tam rowerowe, wasza kooperatywa poznańska nie jest podmiotem formalnym, a te pozostałe? No na przykład ta Dobrze właśnie jest stowarzyszeniem i kilka kooperatyw jakby przekształcało się w tą stronę, nie? Ale większość działa dalej na takich samych zasadach jak nasza, czyli jest zupełnie nieformalna, oddolną inicjatywą. Dobrze. A spotykacie się z innymi kooperatywami regularnie albo nieregularnie, żeby podzielić się informacjami? Było w Polsce kilka zjazdów kooperatyw. No w tej chwili już nie było go od dawnego czasu, natomiast zadziało się trochę coś innego. Powstała taka organizacja zajmująca się suwerennością żywnościową jak Nileni, z oddziałem w Polsce Nileni Polska. I na tym gruncie zaczynamy myśleć, w jaki sposób ponownie jakby sieciować kooperatywy jakby na taką skalę ogólnopolską. Czyli w jaki sposób będzie można, być może jakaś kooperatywa ma z czymś problem i tak dalej, i tak dalej. Także jakby zawiązać tą działalność na ogólnopolskim poziomie. Do tej pory były to raczej takie symptomatyczne kontakty. Jasne, jasne. Czyli nie tworzycie jakąś takiej jednej strategii na wszystkie kooperatywy. Zupełnie odrębne podmioty. Nie, bo też każda kooperatywa ma zupełnie swoją jakąś tam oddzielną specyfikę, ale myślę, że warto powoli usiąść do wspólnego, nazwijmy to okrągłego stołu i zacząć się zastanawiać, jakby tak kolokwialnie powiem, co z tą Polską. Myślisz, że jesteście takim zauważalną siłą na całym rynku żywnościowym? Czy to jest na razie taka nisza? Myślę, że to jest nisza. Ja się obawiam, że to będzie jeszcze długo nisza. Tak mi się w każdym razie wydaje. Natomiast każda nisza ma bardzo duży wpływ na ten rozwój świadomości, na edukację szerszych mas. W związku z czym bądźmy tymi prekursorami. Natomiast myślę, że wielu pójdzie za nami. Nawet jeżeli nie będą działały razem w kooperatywach, to zaczną wymagać od na przykład sklepów, żeby taka, a nie inna żywność się tam pojawiała. Zwłaszcza, że teraz jest wysyp, tak? Tych produktów bio i organicznych i też sklepy powstają i tak dalej. To wszystko powstało z nacisku społeczeństwa tak naprawdę, nie? Czy tak mi się wydaje. No aczkolwiek te ceny, o których już rozmawialiśmy, są absurdalne. No tak, bo jakby myślenie o biznesie ekologicznym jest takim znowu całkowitym wynaturzeniem. Tak? Tutaj jakby mówimy znowu o jakichś dużych rolnikach, którzy przestawiają całą swoją działalność na działania ekologiczne, natomiast z punktu widzenia no już choćby finansów jest to całkowicie w gruncie rzeczy nieopłacalne. Mówimy tutaj o tym, żeby powstawały, czy też były wspierane małe, wiejskie rolnictwa nastawione na bioróżnorodność tak naprawdę, która jest znacznie bardziej efektywna niż monokultury. A tutaj powiedziałeś właśnie o wspieraniu wiejskich upraw. Czy to znaczy, że kooperatywy właściwie powstają w miastach, wspierając rolnictwo na wsi? Czy też spotykasz kooperatywy, które istnieją na wsi? Czy to jest takie typowo kooperatywa, znaczy miasto? Myślę, że na ten moment jakby te kooperatywy rzeczywiście w gruncie rzeczy powstają w miastach i zaczynają stanowić taki pomost pomiędzy wsią a miastem. Do tej pory to było takie zupełnie rozłączne, gdzieś nie miała kontaktu i wręcz mam wrażenie czasem, że ten kontakt jest jeszcze coraz bardziej ukrócany, tak? Czyli mamy dużych rolników, którzy w gruncie rzeczy nawet nie mają kontaktu z tą wsią, bo oni jakby tam nie mają z kim rozmawiać, prowadzą po prostu wielki biznes i nie ma tam miejsca na te relacje. Natomiast w przypadku kooperatyw ponowne nawiązywanie relacji ze wsią są bardzo ważne. Natomiast wieś, tak jak wspomniałem, ona jest bardzo rozczłonkowana i tak jak ja o tym myślę,
myślę. Bardzo bym pragnął, żeby zaczęły powstawać kooperatywy dostawców wiejskich, żeby oni pomiędzy sobą zaczęli się łączyć ponownie w jakieś, nazwijmy to, koła rolnicze i wspierali to miasto, czy też sprzedawali te swoje produkty razem ze sobą, pomiędzy sobą. No ale to na razie są takie, mam wrażenie, takie nieśmiałe próby tutaj też u nas w Wielkopolsce, żeby coś takiego powstało. Tym bardziej, że tego typu rolników jest niestety bardzo mało. W Wielkopolsce mamy bardzo dobre ziemie, w związku z czym zostały one przejęte przez bardzo bogatych ludzi i do maksimum wykorzystywane i no, może nie wyjałowiane, natomiast bardzo silnie chemicyzowane. No i trafienie na takie małe gospodarstwa, które dalej chcą się zajmować uprawą, no nazwijmy to właśnie organiczną, jest po prostu ciężkie. A jakieś stare sady często po prostu stoją odłogiem, no bo nie ma na nie zbyt. A czy to nie jest też kwestia mentalności rolników, którzy pamiętają te czasy PGR-ów, tak? Że wszyscy razem dla wszystkich i oni teraz chcą być na swoim, więc wiesz, teraz przyjdzie ktoś z miasta i im powie, rolnicy, łączcie się, bądźcie razem, to tak nie do końca. Na pewno jakby w ten sposób nie można zadziałać, to jest tylko i wyłącznie, jeżeli my z miasta będziemy jeździć na wieś, to jakby raczej po to, żeby posłuchać i żeby włączyć się znowu w jakieś takie procesy, w cudzysłowie, sieciowania, tak? Jakby zwracać bezpośrednią uwagę na ich potrzeby, bo te potrzeby wydaje mi się, że są dalej takie same jak zawsze, czyli to jest chęć wysłuchania jakichś tam określonych problemów, potrzeba jakiejś pomocy i tutaj kooperatywa też może wyjść z takimi pomysłami, że z miasta możemy tam pojechać, coś zebrać, wypielić, nauczyć się czegoś przy okazji, ale przede wszystkim pomóc. No oraz po prostu sprzedaż tych produktów, które na ten moment często po prostu no, nikt się tym nie interesuje. I rzeczywiście kiedyś jakby za czasów PGR-u było to wiadomo, w jakiś określony sposób. Natomiast w tej chwili no, warto byłoby przełamywać te początkowe niechęcie pomiędzy sobą i próbować coś budować na nowo. Jak to wyjdzie, zobaczymy. A tutaj wspomniałeś o suwerenności żywnościowej, tak? I o tym ruchu Nieleni. Tak? Dobrze. To powiedz, bo wiem, że jako kooperatywa byliście ostatnio w Warszawie na takim spotkaniu. Tak, a byliście jako kooperatywa, czy po prostu jako osoby zainteresowane? Jakby, no bo to na dwóch osób można to rozumieć. Ja nie czuję się jakimś przedstawicielem kooperatywy. Ja jestem członkiem kooperatywy. Jako kooperatywa przystąpiliśmy do Nieleni Polska. Natomiast ja, jako Łukasz, grafik i filmowiec, pojechałem tam jako Nieleni Polska, żeby całość sfilmować i zająć się tym tematem, propagacją tych wszystkich informacji. Także członek z kooperatywy jakby po prostu jest też członkiem tego Nieleni Polska. I w ten sposób też jakby, no przekazujemy tą informację dalej. Tym bardziej, że w Nieleni Polska też właśnie mamy członków z kooperatywy wawelskiej, z kooperatywy warszawskiej, właśnie ze wspomnianej kooperatywy Dobrze między innymi. Nieleni czym się zajmuje? No temat jest właśnie bardzo, bardzo taki ważny, bardzo trudny, a jednocześnie bardzo, no nazwijmy to, przyszłościowy, bo jest nim właśnie ta wspomniana już chwilę wcześniej suwerenność żywnościowa, czyli to w jaki sposób możemy jako obywatele, jako suweren zacząć wpływać na procesy również odgórne, które dzieją się tutaj u nas w Polsce. Tworzymy wszyscy oddolne inicjatywy społeczne, próbujemy zmieniać tą naszą najbliższą rzeczywistość. No i jakby na poziomie Nieleni jesteśmy w stanie łączyć się z innymi i próbować wpływać bezpośrednio między innymi na politykę, czy na przykład na to, żeby Polska ratyfikowała ustawę dotyczącą praw chłopek i chłopów w Polsce. Jasne, jasne. Bo dla mnie suwerenność żywnościowa, popraw mnie, jeżeli się mylę, oznacza taką zupełną niezależność żywnościową, tak? Czyli ja na ogrodzie hoduję sobie wszystkie możliwe warzywa, które będą mi potrzebne do życia, a jeżeli akurat nie mam takich warzyw, to biorę je sobie od sąsiada. No właśnie, czyli masz prawo do między innymi nasion swoich własnych i żadna firma czy korporacja nie ma prawa tobie tego prawa zabrać. Ważne jest, żeby postrzegać tą suwerenność żywnościową nie, że ja się zamykam na swoim własnym ogródku, tylko że ja jestem częścią znacznie większego ekosystemu, który nie jest zamknięty granicami państwa, granicami narodów, jakimikolwiek granicami. To jest po prostu cały ziemski ekosystem, który jest ze sobą bezpośrednio połączony i jakakolwiek zmiana w jakimkolwiek miejscu będzie miała pośredni wpływ na całość. Czyli taka permakultura właściwie można powiedzieć. Jak najbardziej, takie holistyczne spojrzenie na planetę. Ostatnio w kooperatywie robiliście sprzedaż cytrusów, tak? To już też wspominałeś, że braliście je z Sycylii, ale też braliście je też od jakiejś kooperatywy, od jakiegoś dostawcy większego? Jak to braliśmy je akurat od
To jest jakiś związek gospodarstw rolnictw ekologicznych, bo na ten moment we Włoszech nie mamy jakichś bezpośrednich kontaktów z kooperatywami. Taki kontakt powoli się pojawia, bo przyjechał do nas Włoch właśnie jeden w tej chwili z członków, stał się naszym członkiem i toczą się rozmowy z tamtejszymi kooperatywami, czy nie moglibyśmy się jakoś produktami wymieniać. Także mnie to osobiście bardzo cieszy, bo wiem, że tego typu kooperatywy istnieją też czy na Cyprze, czy na Malcie i być może jakby też będziemy w stanie się z nimi jakoś tam wymienić. Jasne. Ale to też takie pierwsze kroki w tym kierunku. Jasne. A to nie stoi trochę w sprzeczności z jakby z działaj lokalnie, tak? Wiesz, że kupuję lokalne produkty tylko, a nie gdzieś tam sprowadzam je z zagranicy, produkując ślad węglowy. Jasne. Ja też jestem za tym, żeby wszystko pochodziło wręcz z tych przysłowiowych 100 kilometrów od miejsca zamieszkania. Jak najbardziej się zgadzam z tym. Natomiast siłą rzeczy żyjemy w chwili obecnej w takiej globalnej wiosce i czasem mamy ochotę po prostu na coś innego. Choćby na cytrusy, których niestety nie produkujemy tutaj u nas bezpośrednio w Polsce, czy choćby na wino, które u nas w Polsce jest też bardzo, bardzo konkretne, a czasem mamy ochotę spróbować czegoś innego. No ja myślę, że tutaj producenci z Zielonej Góry by się trochę obruszyli, ale dobrze. Także myślę, że jakby warto też jakby pozwalać sobie czasem na pewne odstępstwa od tak określonego myślenia. Natomiast wcale to nie oznacza, że mamy zamawiać na przykład no, ziemniaki z Hiszpanii. Czy też, żebyśmy na przykład u nas w Polsce nie mogli dostać jabłek, ponieważ wszystkie nasze jabłka pojechały do Chin. A Łukasz, wspomniałeś wcześniej, że ważną częścią kooperatywy jest edukacja. Co robicie w ramach tej edukacji? Prowadzicie jakieś szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne? Co robicie? Na ten moment zdarzają się różnego rodzaju warsztaty i wykłady. Oczywiście nie tyle na temat samej kooperatywy spożywczej, bo to jakby wszystko jest powiedziane na tych otwartych spotkaniach dla nowych członków. Staramy się kłaść nacisk na to, żeby osoby należące do kooperatywy prowadziły swoje własne inicjatywy w jej środku. Wydaje mi się, że to jest najcenniejsze w momencie, w którym my możemy się dzielić tą naszą informacją z innymi i widzieć, że inni jakby chcą też nas słuchać, chcą z nami się wymieniać, etc. W związku z czym nie mamy jakiegoś określonego planu odgórnego tego, żeby mamy wyedukować na przykład naszych członków w kontekście suwerenności żywnościowej. Jasne. Ale wydaje mi się, że taka potrzeba też w pewnym momencie przyjdzie, że po prostu ci ludzie będą chcieli się dowiedzieć, czym to jest. Wtedy wejdą na stronę internetową, a może kogoś poproszą właśnie o określone warsztaty czy wykład na ten dany temat. Jak według ciebie jest postrzegana kooperatywa, bądź też członkowie kooperatywy? Czy to nie jest tak, że wy jesteście friki. Takie friki, właśnie takie hipsterskie odmieńce? Czy to nie jest tak? Powiem ci szczerze, że trudno mi powiedzieć, ponieważ jakby rzadko trafiam w tej chwili na ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, czym jest kooperatywa. I to jest tak, że jak ktoś się przygląda z daleka, z zewnątrz, no to oczywiście będzie siał swoimi przekonaniami na różnego rodzaju tematy. Natomiast jeżeli zacznie się zbliżać do tej kooperatywy i zacznie dotykać tych ludzi, w cudzysłowie, no to przekona się, że to są tacy sami ludzie jak on tak naprawdę, tylko tacy, którzy starają się brać życie we własną garść i po prostu coś zmienić. Czyli to nie są osoby, które się tak lansują na taki ekologiczny styl życia, tylko naprawdę tak żyją. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Myślę, że tutaj ta świadomość, właśnie ta samoświadomość jakby jest zdecydowanie większa niż w takim właśnie lokalnym rolniku czy tego typu podobnych inicjatywach, gdzie no rzeczywiście płacimy za ten szczypiorek 8 zł zamiast dwójki, no i pokazujemy wszystkim, co to my nie mamy na stole. Tak, tak. I jeszcze wrzucamy na Insta, tak? Zdjęcia. Na przykład. Tak, tak. Łukasz, bo już rozmawiamy dosyć długo. Powiedz mi, tak na same zakończenie, czy macie jakieś problemy w kooperatywie? Bo wiesz, to co opowiedziałeś, że są fantastyczni ludzie, że macie fajne miejsce, tak? W domu tramwajarza, że fajnych dostawców, że ludzie się lubią i się znają i tak dalej. Macie jakieś problemy? Oczywiście, że pojawiają się różnego rodzaju kłótnie czy jakieś nieporozumienia, które staramy się jakby na bieżąco rozwiązywać. Natomiast wydaje mi się, że takim największym, w cudzysłowie, problemem, ale i możliwością jest to, że działamy w przestrzeni, która wcześniej nie była kompletnie zagospodarowana. Wiele pojawia się pytań, na ile to, co robimy, jest legalne, a na ile jakby nie stanowiłoby problemu, czy to dla sanepidu, czy dla urzędu skarbowego itd., itd. Jestem osobą, która jakby zwraca na to uwagę, natomiast nie chcę
się tego lękać, nie chce się tego bać. Rozmawiam z prawnikami, ale prawnicy też nie wiedzą tak naprawdę. W związku z czym próbujemy szukać jakichś słów wytrychów, na przykład jak to kooperatywa spożywcza jest pomocą sąsiedzką, w której rzeczywiście można się wymieniać dżemikami i można nawet tutaj komuś dać 10 zł za ten dżemik i się nic wielkiego nie stanie. Także ja myślę, że to, co jest największym problemem, będzie tak naprawdę tą największą możliwością na tyle, na ile my będziemy w stanie pozbyć się tych własnych przekonań na temat tego, jak coś musi wyglądać, a zaczniemy to po prostu samemu formować. Od początku. Tak, jak najbardziej. Okej. Na zakończenie w takim razie przypomnij jeszcze raz, jak się nazywa Twoja kooperatywa, gdzie można znaleźć informacje i jak się można zapisać. Więc jestem członkiem Poznańskiej Kooperatywy Spożywczej. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową poznańskakooperatywa.pl oraz na Facebooka Poznańska Kooperatywa Spożywcza, a przy okazji też na przykład do kolektywów mieszkaniowych czy do Zielonego Miasta, inicjatywy, która zajmuje się ogrodami społecznościowymi w Poznaniu. A dla osób, które będą chciały przystąpić do naszej kooperatywy, zachęcamy do napisania na nowi.coop@gmail.com i skontaktowania się z Anią. Świetnie. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta rozmowa i czujesz się na tyle zainspirowany, że staniesz się członkiem kooperatywy w swoim mieście. A jak przystąpić, jak znaleźć taką kooperatywę? To bardzo proste. Wystarczy, że w wyszukiwarkę internetową wpiszesz wyrażenie kooperatywa spożywcza i nazwa Twojego miasta lub miejscowości. Powinno Ci coś wyskoczyć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj mi znać, proszę, odwiedzając mnie na stronie www.jestemzielona.pl/podcast oraz na Facebooku Jestem Zielona. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Agnieszka Zdunek.